Procedury mające na celu uruchomienie suwalskiego lotniska idą w ocenie prezydenta zgodnie z planem i do końca pierwszego kwartału bieżącego roku powinny zostać zamknięte. Na drugi kwartał ratusz ma w planie organizację imprezy promującej tutejszą infrastrukturę. Zainteresowanie jest tym naszym lotniskiem, tylko póki formalnie ono nie jest przekazane do użytkowania, nie jest certyfikowane, no nie można tutaj mówić, że mamy i zapraszamy, ale no chcemy tutaj popromować, tak żeby coś się działo na niebie suwalskim, a z drugiej strony musimy jeszcze, no po pierwsze to Wojczyńskiego wybudować ulicę dojazdową, no to tutaj mamy środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych i ona jest już objęta kontraktem. Do pilnego wykonania jest jeszcze jedna inwestycja, stacja paliw. Musi być paliwo na lotnisku. Odległości dość znaczne są i te awionetki nawet jak będą tutaj do nas docierały, no muszą mieć paliwo. Zresztą to jest normalna sprawa, że i tutaj czeka nas również ta inwestycja. Zresztą Forte przekazując w styczniu teraz ostatnią kwotę 2,5 miliona złotych, bo ta kwota została przekazana, również poparł to pismem takim, że okej, dziękuję za współpracę, ale również no, oczekuję, żebyśmy jeszcze zabezpieczyli paliwo na tym lotnisku. No i tutaj z tym tematem trzeba się zmierzyć będzie wkrótce. I tam jesteśmy umówieni z firmami, które w tym zakresie no, mają duże doświadczenie. Wciąż nie jest planowane, podkreśla prezydent, uruchomienie regularnych połączeń lotniczych. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich zgłoszeń od przewoźników lotniczych, ale to nie znaczy, że ich nie będzie. Najpierw trzeba zrobić, trzeba otworzyć, trzeba powiedzieć, że są dobre warunki tutaj do lądowania, do startu. I z drugiej strony zarządzanie lotniskiem. Też musimy tutaj przeprowadzić już wkrótce pewne zmiany. W tej formule, jak to działa, działać nie będzie. Według specjalistów i samego Czesława Renkiewicza formuła prowadzenia lotniska przez Suwalską Szkołę Lotniczą wyczerpała się. Kto i na jakich zasadach poprowadzi to przedsięwzięcie, prezydent nie chciał ujawnić, zdradzając jedynie, że pewna koncepcja już się rysuje.